Poznaliśmy już dwa sposoby rozwiązywania zadań z układami mas połączonych linkami przerzuconymi przez bloczki. I sposoby te są następujące. Pierwszy, taki staranny i najbardziej w sumie wynikający z tego, jak siły działają na poszczególne obiekty, polega na tym, że dla każdego elementu układu, dla każdej masy w układzie piszemy drugą zasadę dynamiki Newtona. Dostajemy układ równań, tyle równań, ile mamy mas. Ten układ równań rozwiązujemy, znajdując ostatecznie przyspieszenie mas i korzystając z warunku takiego, że jak masy są połączone, powiedzmy, sznurkiem, no to ich przyspieszenie co do wartości musi być równe. To przypominam z pierwszego filmu naszej serii. Natomiast w drugim filmie poznaliśmy taki... W zasadzie jest to trik, ale rozumiemy, dlaczego on działa. Mianowicie, jeśli mamy układ, który jako całość porusza się z jednym i tym samym przyspieszeniem, to wartość przyspieszenia tego układu znajdujemy, sumując wszystkie siły zewnętrzne działające na nasz układ i dzieląc tę sumę przez sumę mas wchodzących w skład naszego układu. I przypominam, że to działa wtedy, kiedy układ jako całość porusza się z jednym i tym samym przyspieszeniem. Tutaj, w naszym przypadku, spójrzmy na przykład, który narysowałam tutaj. Mamy dwie masy, M1 i M2, połączone ze sobą linką, przerzuconą przez taki bloczek w ten sposób, że obydwie zwisają. Bloczek jest jakoś tam zamocowany. No i tutaj widzimy, że jeśli masa M1 przesunie się w dół o jakieś x, no to masa M2 musi podjechać do góry o x, prawda? Więc to przyspieszenie co do wartości będzie zawsze takie samo dla jednej i dla drugiej masy. Czyli do tego przykładu nasz trikowy sposób się stosuje. Oczywiście ten sposób taki na piechotę, żmudny, też jest dobry i czasem, jeśli mamy wątpliwości, no to można sobie zweryfikować, tak, porównać wyniki dawane przez obydwa, otrzymywane obydwoma sposobami. Natomiast no, jeśli mamy tyle równań, mamy duży układ równań, tyle równań, ile mas wchodzących w skład naszego układu, no to grozi to rozwiązywanie takiego układu równań, eliminowanie po jedna po drugiej wszystkich wewnętrznych sił, no, stwarza pewne ryzyko pomyłki w znakach czy w innych po prostu w obliczeniach. Natomiast tutaj, jeśli interesuje nas tylko przyspieszenie układu jako całości, no to wystarczy tutaj zastosować ten sposób, ale też oczywiście trzeba go stosować z rozwagą. Zobaczmy więc, jak on stosuje się do naszego tutaj przykładu. Więc jeśli, powiedzmy, ja tutaj podałam jakieś dane, M1, masa numer 1 5 kg, masa numer 2 3 kg, ale załóżmy, że mamy jakieś masy dowolne M1 i M2, przy czym M1 jest większa od M2, wobec tego to M1 ściąga cały układ w dół, a M2 jedzie w górę, czyli nasz układ jako całość, jeśli go potraktujemy jako taki duży obiekt, no to on jako całość porusza się o tak, w ten sposób, czyli masa M1 jedzie w dół, sznurek tutaj po stronie masy M1 jedzie w dół, sznurek po stronie masy M2 jedzie w górę i masa M2 jedzie w górę, czyli jak zaczniemy tutaj stosować nasz sposób, no to mamy co? Jaka siła nam ściąga w tym kierunku? No, ściąga nam siła grawitacji M1 razy przyspieszenie ziemskie działająca na masę M1, tak? Czyli tutaj z plusem M1 razy siła grawitacji, tak? Czy coś jeszcze nam wspomaga ten ruch? No tutaj wiemy, że działa w tym kierunku siła napięcia nici. Działa, ale to jest jedna z sił wewnętrznych. Tutaj wiemy, że o tej samej wartości mamy siłę T1 i że te siły wewnętrzne nie są uwzględniane w tym sposobie, ponieważ one działają wewnątrz układu. I tak jak pamiętamy z tego rozwiązywania tego na piechotę, to te siły wewnętrzne przy obliczaniu przyspieszenia układu jako całości nie grają roli, znoszą się, eliminują się i dlatego ich nie bierzemy pod uwagę. Czyli to jest, tutaj widzimy, jedyna siła, która nam wymusza ruch w tym kierunku. A jakie siły nam przeszkadzają? Co nam przeszkadza? Ta siła tutaj, ta T1, siła napięcia nici,
powstrzymuje oczywiście ruch tej masy M1, ale już mówiliśmy, dlaczego, tak jak w przypadku tej siły T2, nie uwzględniamy jej. Natomiast jedyna, którą musimy uwzględnić, to jest siła grawitacji. Zaraz, ona powinna być krótsza. Siła grawitacji działająca na masę M2. Skoro już tak sobie ustaliliśmy, że M1 jest większa, więc ona ściąga w dół, czyli efektywnie ta siła grawitacji działająca na masę M2 nam ten ruch powstrzymuje, więc ona trafia do naszego równania ze znakiem minus, tak? No i to jest wszystko. A w mianowniku mamy sumę mas obydwu elementów układu, czyli możemy to, tak jak lubię, zapisać jako ułamek, jakąś liczbę razy przyspieszenie ziemskie. No i tutaj możemy się troszkę zdenerwować, no bo widzimy przecież tutaj te dwie siły grawitacji M1 razy G działająca na siłę na masę M1 i siła grawitacji działająca na masę M2 działają w tym samym kierunku i mają te same zwroty. Więc tu chyba coś jest tutaj, jakiś problem, dlaczego one tutaj wchodzą do tego równania z przeciwnymi znakami, czy nie powinny wchodzić z tymi samymi, no powinny mieć te same znaki w pierwszym sposobie rozwiązywania, tym z drugą zasadą dynamiki Newtona, wtedy oczywiście tak. Natomiast tutaj za kierunek dodatni, do którego odnosimy wszystkie siły, przyjmujemy kierunek ruchu układu. Siły, które wymuszają ruch, mają znak plus, a te, które powstrzymują ruch, mają znak minus. Tak, dobrze, czyli możemy sobie teraz to policzyć dla naszych danych. M1 minus M2, czyli dla tych danych 5 minus 3. 5 minus 3 podzielone przez 5 plus 3, tutaj kilogramy i kilogramy się skracają. Zresztą ja tutaj wiem, że to będzie po prostu ułamek, czynnik liczbowy, razy przyspieszenie ziemskie. To jest 5 minus 3 to jest 2, 5 plus 3 to jest 8, czyli mamy 2/8 przyspieszenia ziemskiego, czyli 1/4 przyspieszenia ziemskiego. Możemy sobie policzyć, ile to jest. Przyspieszenie ziemskie podzielone przez 4 to jest 2,45. 2,45. Czyli ostatecznie możemy napisać, że przyspieszenie masy M1 to jest. Tylko uwaga teraz na znaki, bo otrzymaliśmy wartość, po prostu wartość tego przyspieszenia układu jako całości. Jak podajemy przyspieszenia poszczególnych elementów, to musimy oczywiście na znaki uważać. Jeśli konwencja jest taka, że oś Y jest zwrócona w górę, no to wtedy tutaj dla masy M2 to przyspieszenie musi mieć zgodnie z tą konwencją znak ujemny razy ten wersorek kierunku Y. Natomiast dla masy M2 będzie dodatni kierunek, bo w górę. O, i to w zasadzie mógłby być koniec, ale pomyślmy sobie jeszcze, czy możemy teraz wyznaczyć wartość tej siły napięcia. Oczywiście możemy, ale już musimy zastosować drugą zasadę dynamiki Newtona. Wartości już sił wewnętrznych da się wyznaczyć już bez sztuczek i trików, tylko z drugiej zasady dynamiki Newtona, ale też nie jest to trudne, dlatego zróbmy to teraz. Jak to będzie? No na przykład możemy dla dowolnej masy, dla jednej z dwóch zastosować zasadę dynamiki Newtona, ponieważ i tak mamy tylko jedną niewiadomą już, więc weźmy na przykład masę M1. Oj, tutaj znak plus. Na przykład dla masy M1, tak? Druga zasada dynamiki Newtona. Przyspieszenie A1 równe, tutaj sobie napiszmy, minus, bo to jest minusem, M1 minus M2 przez M1 plus M2 razy przyspieszenie ziemskie razy wersorek w kierunku Y, to się równa, co to jest? To jest suma sił, taka prawdziwa wektorowa suma, przez masę M1, czyli w tym wypadku to będzie co? To będzie tak, z plusem wartość tej siły napięcia nici razy wersor EY przez masę M1 minus siła grawitacji M1 razy G razy ten wersorek. Tutaj, ponieważ wszystko jest w jednym kierunku, to w zasadzie możemy opuścić te wersory i zostawić sobie takie równanie skalarne. Tak, zapiszmy je sobie jeszcze raz. To mamy, tutaj mamy ten ułamek minus M1 minus M2. Ja cały czas trzymam te symbole mas, bo to są bardzo takie uniwersalne wzory, na które warto mieć przed oczami, żeby później w kolejnych zadaniach, gdzie są na przykład inne masy, że nam po prostu to nie zginęło, to jak z grubsza przynajmniej wygląda struktura tych rozwiązań. A tutaj M1 się skraca z M1. Dobrze, dodajmy sobie
przyspieszenie ziemskie do obu stron i zamieńmy je miejscami, to mamy t przez m1 to się równa g, wyciągnijmy je przed nawias i co tutaj mamy? 1, bo g wchodzi z plusem po tej stronie, minus coś takiego, m1 minus m2, m1 plus m2, ten nawias okrągły, to się równa przyspieszenie ziemskie, sprowadźmy do wspólnego mianownika, m1 plus m2, a tutaj mamy m1 plus m2, bo jedynka tak się rozszerza, minus do takiego ułamka, minus m1, minus minus, czyli plus m2. Te masy tutaj się, te się upraszczają. Czyli mamy też bardzo ładny, taki symetryczny względem dwóch mas. Zaraz zobaczymy, to będzie widać. Czyli t przez m1, co do wartości. Wartość to jest tak, 2 razy masa m2 przez m1 plus m2 razy przyspieszenie ziemskie, a wobec tego ta siła napięcia to jest 2 razy m1 razy m2 przez m1 plus m2. Widzimy, symetryczne takie, ze względu na, symetrycznie występują m1 i m2. Dla naszych danych to będzie co? To będzie 2 razy 5 kg razy 3 kg podzielone przez 5 plus 3, czyli 8 kg razy przyspieszenie ziemskie. To jest, na razie zostawmy to sobie w takiej postaci, 2 razy 3 to jest 6 przez 8, czyli 3 czwarte razy 5 kg razy przyspieszenie ziemskie. No to jest wartość siły grawitacji, tak? M1 razy G, 3 czwarte jest mniejsze niż 1, czyli dobrze. Czyli dobrze jest wszystko, rzeczywiście to jest co do wartości mniejsze niż to, więc faktycznie masa m1 jedzie do dołu. To jest wszystko spójne z tym, co nam wyszło. O, i możemy też to inaczej zapisać, tak jak ja lubię najbardziej, czyli tutaj 3 czwarte razy 5, czyli 15 czwartych, oczywiście muszą być kilogramy, razy przyspieszenie ziemskie. To miał być już koniec, ale stwierdziłam, że muszę jeszcze w tym filmie dopowiedzieć jedną bardzo ważną rzecz. Podkreślałam już to, że to podejście z traktowaniem wszystkich elementów układu jak jednej całości o masie równej sumie mas wszystkich elementów i uwzględnianie tylko zewnętrznych sił, jakie napędzają bądź hamują ruch i w ten sposób wyznaczanie przyspieszenia układu. Takie coś działa tylko wtedy, kiedy wiemy, że wszystkie elementy będą się poruszać z tym samym przyspieszeniem. Tak jak w tym tutaj prostym przykładzie z linką i dwoma masami powieszonymi w taki sposób na lince przerzuconej przez nieruchomy bloczek. Tutaj w ten sposób sobie rozwiązaliśmy to zadanie i wyszło. I gdybyśmy rozwiązywali to poprzez zwykłe równania Newtona, drugą zasadę dynamiki Newtona dla każdej z mas, to byśmy otrzymali taki sam wynik. Natomiast chciałabym zwrócić Twoją uwagę, co się dzieje, jak mogą wyglądać przykłady, kiedy to nie zadziała, kiedy tego nie można zastosować. Przykład tutaj jest następujący. Znowu mamy dwie masy m1 i m2. Umówmy się, że znowu m1 jest większa niż m2, więc spodziewamy się, że całość będzie jechać w taki sposób, że ta masa będzie zjeżdżać w dół i będzie ciągnąć tę do góry. Natomiast tutaj jest nowość, mianowicie jest bloczek ruchomy, który nadal działa jak bloczek, to znaczy jest to taki krążek z wyżłobieniem, w którym sobie siedzi i swobodnie porusza się linka. Natomiast on jako całość może się również poruszać ruchem postępowym. Nie jest zamocowany tutaj w tym punkcie, tylko może jako całość może pojechać do góry. Więc załóżmy, że on jest rzeczywiście, tak jak do tej pory, bezmasowy, natomiast doczepiona do niego jest w ten sposób taka masa tutaj właśnie m2, ale ona jest mniejsza niż m1, dlatego spodziewamy się, że tutaj m1 będzie jechać do dołu, a m2 będzie jechać do góry. Tak? Tylko że zauważ, jak to się będzie działo, jeśli ta linka jest zamocowana w ten sposób, że tutaj jest zamocowana na sztywno, tutaj w ten sposób oplata ten bloczek, tutaj ten z drugiej strony i w ten sposób zwisa. Zauważ, co się dzieje, jeśli powiedzmy sobie, że ten bloczek podjeżdża o x centymetrów do góry. Co to oznacza? To oznacza tak, że tutaj, że przemieszcza się o tu i co to nam daje? To nam powoduje, że tworzy nam się dodatkowo tutaj x ze strony tej części linki i tutaj x centymetrów wolnego, że tak powiem, wolnego sznurka, wolnej linki, a wobec tego, kiedy to się podniesie o x, to tutaj, to co jest tu, musi się opuścić o 2x, prawda? Zgodzisz się z tym? I tak jak rozumowaliśmy w tych poprzednich
zadaniach, że kiedy tam jakaś masa się przesunie, powiedzmy o x do dołu, to druga masa się przesuwa o x do góry w tym samym czasie, więc te same zmiany położenia w czasie i te same prędkości, a więc i również zmiany prędkości są takie same, a więc i przyspieszenia są takie same co do wartości, to tutaj widzimy, że z tego, że przesunięciu o x tej masy o x do góry odpowiada przesunięcie tej masy o 2x do dołu, wynika również, że relacja między przyspieszeniami jest taka, że to przesunięcie jest dwa razy mniejsze tutaj niż tutaj, to również przyspieszenie tutaj jest dwa razy mniejsze niż tu. Taka jest relacja między wartościami przyspieszeń tej masy i tej, prawda? Nie są one równe, czyli gdyby chcieć traktować to wszystko jako jedną całość, tak, to byśmy zobaczyli, że coś jest niedobrze, że tutaj, że to jest taki stwór, którego głowa się opuszcza z jakimś przyspieszeniem a ogon podnosi się z przyspieszeniem dwa razy mniejszym, czyli tutaj coś wewnątrz, już zachodzą jakieś procesy, do których nie mamy dostępu, a wobec tego tutaj musimy po prostu wypisać równania Newtona dla każdej z części i tak na szybko możemy powiedzieć nawet, jakie one będą. Otóż zauważmy sobie tak, tutaj siła grawitacji m1 G, tutaj siła grawitacji M2 G i siły napięcia tego sznurka. Tutaj to jest jakieś tam T1, tak? Równe co do wartości T razy wersorek EY. Tutaj działa również równe co do wartości również T. Już nie nadaje nazw tym siłom, ta siła też ma wartość T. Podobnie tutaj T2 się wyraża w ten sposób i tutaj T2, jakieś T2 prim. Takie samo też. I teraz osobno druga zasada dynamiki Newtona na przyspieszenia, która nam da wartości przyspieszeń poszczególnych mas. Tak, przyspieszenie A1, zakładamy, że ta masa jedzie w dół, więc ono będzie mniejsze od zera. Tak, i jak ono się wyraża? No to jest to napięcie nici T minus M1 razy G przez M1. Tak, czyli T przez M1. Minus G. Z kolei przyspieszenie tego ciała, które wisi tutaj na tym ruchomym bloczku, ono będzie większe od zera, bo ten bloczek będzie jechał do góry. I co to będzie? Tutaj do góry ciągną siły, tak, dwa razy ta siła napięcia, ponieważ ona działa zarówno tutaj, jak i tutaj. I tu ma wartość T, więc razem do góry działa dwukrotność tej siły minus wartość siły grawitacji przez M2, czyli 2 razy T przez M2 minus G. Teraz mamy te relacje, które nam mówią, że przyspieszenie dodatnie, nazwijmy je A, równe A2, jest dwa razy mniejsze niż A1, czyli jest równe minus 1 drugiej A1. Dobrze, i teraz mając te równania, te dwa równania Newtona i tę relację między przyspieszeniami, która tutaj jest taka nietrywialna, że mamy tutaj tę jedną drugą, tak, wynikającą z tego, co sobie powiedzieliśmy tutaj o tym po prostu, jak zbudowany jest ten układ, jak te sznurki się poruszają w momencie, kiedy coś tutaj się przesunie, powiedzmy o x do góry. I możemy tutaj to wszystko rozwiązać. Natomiast z tego powodu, że nie poruszają się wszystkie elementy z tym samym przyspieszeniem, nie możemy tutaj zastosować naszego triku. I na to bardzo Cię chciałam uczulić. To jest bardzo ważne, żeby o tym pamiętać. Jeśli tak jak tutaj elementy składowe się mogą poruszać z różnymi przyspieszeniami, no to wtedy już to się nie stosuje i trzeba po prostu dla każdej z mas zastosować drugą zasadę dynamiki Newtona i rozwiązać równania, posiłkując się też tą relacją między przyspieszeniami poszczególnych części układu. A tak poza tym to właśnie równania ruchu, równania Newtona są naprawdę bardzo ważne, bardzo fundamentalne, należy je dobrze rozumieć, żeby nie tylko móc rozwiązywać zadania, ale po prostu, żeby rozumieć fizykę, rozumieć dynamikę, mechanikę i rozumieć po prostu, jak działają różne właśnie takie mechaniczne układy. I to chciałam jeszcze raz bardzo, bardzo jeszcze w tym filmie podkreślić. Teraz już naprawdę koniec. Do usłyszenia w kolejnym filmie.